zakochanych to się wielu tu umawia i spotyka, pewnie sobie kwiaty dają, czy się ktoś komuś oświadczył, to nie widziałem nic takiego. Przy Rotundzie to było 10 plus 5, 15 lat temu. Miałam pierwszą randkę, prawdziwą randkę ze swoim mężem. To jest takie przyjemne miejsce, gdzie zawsze jest dużo ludzi. Czasami się zdarza, że się umawiamy pod rotundą. Pamiętam, jak tą rotundę budowali. I topiła się jakby tą scenerię. Przychodziła oglądać, ile postawili, jak długo będą stawiać, w jakim kształcie będzie. To się śledziło się po prostu. Te wieżowce, które tutaj strzelały, ta rotunda nazywana czapką generalską, no bo to był taki specyficzny kształt. W takiej czapce właśnie występował generał de Gaulle. To miejsce budzi się na spotkania, dużo młodzieży się tu spotka, bo to jest taki charakterystyczny punkt, prawda? Odkąd pamiętam, to zawsze tutaj pasaż i rotunda to było miejsce naszych spotkań młodzieńczych. Jeśli chodzi o przyjemne wspomnienia z rotundą, to po pierwsze myślę sobie, że ma swoją historię rotunda, po drugie kupę fajnych ludzi poznałam i jakby miejsce docelowo było spotkanie z rotundą, pod rotundą. No powinni jakoś tam architektonicznie powinni jakoś to zagospodarować, bo to się tak wpaja, komponuje w miasto tutaj właśnie w Śródmieście.